sami zginęli Polacy i Ukraińcy. Nic bardziej mylnego, to Ukraińcy, ideolodzy ukraińscy przygotowali, zaplanowali ludobójstwo, w wyniku którego tamte tereny miały zostać oczyszczone z Polaków. Oczyszczone, to znaczy Polacy mieli zostać wymordowani, bo uważali ówcześni ideolodzy nacjonalistyczni ukraińscy, że tylko w ten sposób będzie można tworzyć niepodległą Ukrainę. Przez to, że o tym nie mówiliśmy, że państwo polskie nie upominało się o pamięć o ofiarach, o naszych rodakach wymordowanych na tamtych terenach, polityka historyczna ukraińska prowadziła do takiej sytuacji, że dzisiaj duża część klasy politycznej ukraińskiej no jest przekonana, że właśnie to była jakaś wojna i tutaj trudno mówić o winie ukraińskiej czy o sprawcach ukraińskich. Oni stawiają taki znak równości. Co gorsza, w tej chwili jest też tendencja do tego, żeby w nowych programach nauczania ukraińskich takie przedstawienie tej dramatycznej sytuacji znalazło się również w podręcznikach. Więc grozi nam, jeżeli nie będziemy aktywni w tej przestrzeni, grozi nam, że za kilkanaście lat wyrośnie całe pokolenie już nie tylko polityków ukraińskich, ale zwykłych Ukraińców, Ukrainek, Ukraińców, którzy będą przekonani, że mieliśmy wtedy do czynienia z jakąś wojną polsko-ukraińską, no a ci, którzy byli sprawcami tych mordów, czyli przede wszystkim UPA i nacjonalistyczne bojówki OUN, będą, tak jak właśnie dzisiaj się dzieje na Ukrainie, gloryfikowane i będą przedstawiane jako nieskazitelni bohaterowie, na których należy się wzorować. To tak jak powiedziałem, jest również zaniedbanie państwa polskiego, bo elity polityczne długi czas nie zajmowały się tym tematem. To oczywiście w tej chwili się zmienia. Prawo i Sprawiedliwość od zawsze stało na stanowisku, że w sprawie ludobójstwa nie ma żadnych kompromisów, że tutaj trzeba stanąć w prawdzie i ten dramatyczny rozdział historii polsko-ukraińskiej musi zostać zamknięty. Dlatego 70. rocznicę, czyli 3 lata temu, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało uchwałę sejmową, która jednoznacznie i po imieniu nazywa tamtą zbrodnię mianem ludobójstwa. Wtedy głosami Platformy Obywatelskiej i Ruchu Palikota ta uchwała została odrzucona. My jesteśmy zdeterminowani, tak jak powiedziałem, żeby ten temat został zamknięty. W związku z tym w tym roku na pewno od strony legislacyjnej zostanie przygotowany stosowny dokument, który z jednej strony odda hołd wszystkim ofiarom, będzie pewnym zadośćuczynieniem moralnym, jeśli można powiedzieć, dla pamięci rodzin ofiar, dla pamięci bliskich, no a z drugiej strony będzie właśnie pewna prawda historyczna, z której absolutnie nie można zrezygnować. 11 lipca to ten dzień, możemy tak powiedzieć, kulminacji wydarzeń, które nazywamy zbrodnią wołyńską. Dlatego też w dniu 11 lipca ma być ustanowiony ten dzień i Prawo i Sprawiedliwość proponuje Narodowy Dzień Męczeństwa Kresowej. Jaka jest szansa, żeby to już było w tym roku? No więc 11 lipca to rzeczywiście był ten dzień, kiedy w ciągu właśnie jednego dnia nastąpiło ponad 100 ataków na polskie miejscowości, w którym zginęło bardzo wielu Polaków. Tak zwana krwawa niedziela, Polacy byli mordowani w kościołach. No były to absolutnie dramatyczne wydarzenia, dlatego od lat już 11 lipca przez środowiska, które zabiegają o pamięć właśnie o tej zbrodni, może nawet nie wołyńskiej, a wołyńsko-małopolskiej, dlatego że tak jak powiedziałem, poza Wołyniem to były jeszcze południowo-wschodnie województwa II Rzeczpospolitej, od lat nieformalnie obchodzą 11 lipca jako taki dzień pamięci o tych dramatycznych wydarzeniach. My, tak jak powiedziałem, jesteśmy zdeterminowani, żeby tę sprawę zamknąć. No jednym z elementów
jakby oddania sprawiedliwości, czy właśnie takiego moralnego zadośćuczynienia jest tworzenie dnia, w którym będziemy oficjalnie, jako święto, prawda, wspominać ofiary tamtych dramatycznych wydarzeń. Ja jestem przekonany, że zdążymy jako parlament poradzić sobie z tym wyzwaniem. Oczywiście te tutaj sprawy nieco się skomplikowały, dlatego że dzisiaj mamy do czynienia z wysypem inicjatyw. Po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło taką propozycję legislacyjną, w dalszej kolejności klub Kukiz15 zgłosił taki projekt. Dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiło swój projekt. No ja wierzę, że jednak to jest tak ważna sprawa i na tyle poważna, że uda nam się wspólnie ponad podziałami ustalić jeden tekst dokumentu, który właśnie odda hołd pomordowanym i pomoże nam stanąć w prawdzie. To też jest ważne jeszcze z innego punktu widzenia, dlatego że my mówimy od wielu lat, że chcemy, aby Polska i Ukraina były krajami partnerskimi, żebyśmy byli strategicznymi nawet partnerami. I oczywiście to jest bardzo słuszna koncepcja, dlatego że jeżeli porównamy potencjał Polski i Ukrainy oddzielnie, to w konfrontacji z naszymi sąsiadami, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, no to jest słaby potencjał. Natomiast jeżeli rzeczywiście Polska i Ukraina współpracowałyby ściśle, to stajemy się podmiotem, rzeczywiście musimy być poważnie traktowani przez naszych sąsiadów ze wszystkich stron, ze wschodu i z zachodu. To oczywiście jest też nie na rękę niektórym krajom, które raczej wolą, żeby nasze kraje nie były zbyt silne i żeby nie były traktowane podmiotowo. Ale jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście to strategiczne partnerstwo było możliwe, to musimy ten dramatyczny rozdział historii zamknąć i to zamknąć w prawdzie, bo jedynie na takim twardym fundamencie, stabilnym fundamencie prawdy można budować dobre relacje, strategiczny sojusz. Bez tego zawsze będą jakieś niedopowiedzenia, bez tego zawsze będzie jakaś wątpliwość co do szczerości intencji tej drugiej strony. No, ale tutaj oczywiście musi być chęć obustronna, to znaczy politycy ukraińscy też muszą stanąć na wysokości zadania i zaprzestać gloryfikacji osób, które były bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie albo realizację ludobójstwa. I długofalowo, mimo tego, że dzisiaj politycy na Ukrainie mówią, że to może niewłaściwy moment, dlatego że wojna z Rosją trwa, Krym jest okupowany, część Donbasu, no to wszystko prawda, tak? Ale długofalowo to będzie dobre też dla Ukrainy, ponieważ na gloryfikacji zła, na kłamstwie nie da się nic dobrego zbudować. A dzisiaj właśnie ideolodzy ukraińscy próbują to robić, dlatego że próbują przedstawiać UPA, próbują przedstawiać te osoby, które były za zbrodnie odpowiedzialne, czyli Banderę, Kłyma Sawura, Romana Szuchewycza, jako bohaterów bez skazy. Oczywiście chętnie przemilczana jest ich rola w ludobójstwie. Oczywiście o tym się nie mówi, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy o tym, co się wydarzyło. Mówi się, że to była właśnie jakaś tam wojna polsko-ukraińska, więc po prostu zwykli Ukraińcy są okłamywani. No ale żeby to się zmieniło, tu jest potrzebna odważna decyzja polityczna po stronie ukraińskiej i mam nadzieję, że naszym partnerom z Ukrainy wystarczy odwagi i siły, żeby taką decyzję podjąć. Panie pośle, bardzo dziękuję. To też w kontekście tego, co pan mówił, przychodzą na myśl słowa pana profesora Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci naszego pana prezydenta, który mówił, wspominając też Katyń, że musi być prawda i naprawdę możemy później te relacje budować. Panie pośle, bardzo dziękuję za te opinie, za przybliżenie nam tej sprawy i mamy nadzieję, że będzie ona miała swój szczęśliwy koniec już w najbliższym czasie. Ja również ojcu i państwu serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Na antenie Radia Maryja gościliśmy pana posła Michała Dworczyka.
Było to powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Thank you.